Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku powiem coś wam o Pet Simulator 2, bo to tak, już niedługo, już mamy pierwsze mapy pokazane, jak będą wyglądały mapy, a są naprawdę pickie, więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak będą wyglądały wszystkie mapy po kolei, fajnie, w ogóle wszystkie wam zaprezentuję, powiem kilka, opowiemy sobie o nich, sprawdzimy sobie je, to w tym momencie zostawcie tutaj subskrypcję, zostawiacie subskrypcję na tyle, ile możecie, naciskacie w czerwony guzik, ma być szary, jest naprawdę super, zostawiacie lajkacze. Dobijmy 2000 lajków, sprawdzimy czy wam się uda, dobijamy 2000 lajkaczy, będzie naprawdę super. Dzwoneczkujecie. Co jeszcze można by było zrobić? Lajkacze, dzwonki, co jeszcze? Komentarz, napiszcie komentarz, jak bardzo czekacie na Pet Simulator. Jeżeli napiszecie, jak bardzo, ja was próbuję przypiąć serduszko. Zobaczymy ile osób napisze, jak bardzo lubicie Pet Simulator i osób zostawi lajkacza. Zobaczymy czy wam się to uda w ogóle zrobić. Jak bardzo wam się to uda zrobić, to wszystko. Drodzy widzowie, lecimy teraz chyba do najważniejszego momentu tego odcinka, czyli do pokazania wam, jak będzie wyglądał Pet Simulator 2. Dobrze widzicie, jesteśmy na Pet Simulator 1. Tu się dużo nie zmieniło, mogę się teleportować, więc teraz czas na zostawienie lajka, a ja przechodzę do tego, żeby wam pokazać, jak będzie wyglądał Pet Simulator 2. I oto jest strona Big Gamesa, czyli twórcy Pet Simulatora, jest to Sam Preston, który udostępnił kilka ciekawostek. Przetłumaczę to na polski, bo każdy chyba chciałby po polsku. Tak, jak widzicie, no to coś. Fajnie, jednak nie dało rady tego przetłumaczyć, ale tak. Ogólnie mapy są naprawdę bogate, są wyposażone w wiele sekretów, wiele easter eggów i unikalnych nagród. Wszystko co na tych mapach będziecie mogli zdobyć jest naprawdę ciekawe. Nie dość jest dużo ukrytych rzeczy, ciekawostek, easter eggów i nawet nagród po mapach są ukrywane. Więc pokażę wam teraz jak wygląda pierwsza chyba mechanika, która będzie w grze. Jest prawdopodobnie jest to podobne do... jeżeli ktoś grał w grę z... z tymi ulami, gdzie ma się pszczółki, tam były też takie wyrzutnie, które się chodziło, jeżeli miało się ilość pszczółek odpowiednią, to prawdopodobnie będzie to samo, będziemy wchodzili, będziemy wystrzeliwani na drugie końce mapy, co będzie naprawdę fajnym miejscem transportu. Mi to wygląda epicko i to jest na razie pierwszy screen, a zobaczcie jak już fajnie to wygląda, to jest naprawdę, że się przyjrzę do tego. Lecimy dalej. Pierwsza mapa, czyli mapa startowa. Macie, mapa startowa wygląda tak. Specjalnie jest tutaj, żeby kamerka. Mapa startowa wygląda tak, moim zdaniem. Czy jest super? No jest super, bo wygląda podobnie. Znaczy, może nie tak identycznie, ale widać, że jest fontanna, jest jakiś domek i są billboardy. Prawdopodobnie billboardy na topkę rankingu najlepszych graczy, bo teraz to jest w miarę popularne. I mamy mapę, która nie jest kwadraciakiem, zwykłym jak było to, tylko jest już rozbudowanym lasem z drzewami, z jakimś terenem. To już jest dużo, ale to może jeszcze dużego wrażenia na was nie zrobić, no bo jest to zwykły spawn. Teraz to, co wam pokażę niżej, może na was zrobić już wrażenie. Jest to druga kraina, znaczy jest to kraina, nie wiem czy to jest druga, jest to kolejna kraina, którą możecie sobie odblokować. Jest to mroźna, lodowa, zobaczcie w ogóle na otoczenie, na teren, wodę, drzewa, środek pusty, prawdopodobnie to będą monety do zbierania, ale naprawdę wygląd jest super. Zobaczcie, te drzewa, idealnie domek, wszystko idealnie jest tu zrobione, opracowane. I teraz chyba miejsce, które podoba mi się najbardziej. Najbardziej podobające mi się miejsce, więc właśnie teraz możecie także zostawić lajkacza, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, nie zrobiliście tego. To macie moje miejsce, które podoba mi się najbardziej, jest to dżungla. Zobaczcie na tą dżunglę. Most, woda, jakiś przepaść, coś. I gdzieś tu są easter eggi, na przykład tu o będzie siedział Mandy, nie, albo Huge, o jakiś, nie, to żartuję, ale naprawdę epicko, po prostu epicko, że takie coś będzie, bo mi się to najbardziej ta miejscówka podoba względem wszystkiego, no bo jest super po prostu. Więc lecimy z kolejnym. Mamy tutaj znowu wykorzystanie armatki, jest armatka, która po prostu sobie stoi. Koło fajnej, i tu jest w ogóle plaża, jakaś pirackie, to jest idealnie dla nas, jakieś pirackie tereny. Dla piratów prawdziwych, domki tu, wszystko po prostu pięknie to jest, to wygląda wszystko. Naprawdę fajne. Co my tu jeszcze mamy? Nie, jest naprawdę kozacko, jest naprawdę kozacko. Można powiedzieć, że to plaże pirackie, wyspy, to są bardziej wyspy, z których będzie można gdzieś wyskoczyć. To będzie super. Teraz zaczyna się coś, co sam się nie spodziewałem, że to będzie aż w takim dobrym stylu. Jeżeli pamiętacie niektóre miejsca,
to pewnie znaleźliście tutaj teren piaskowy z wejściem do jakiejś świątyni. I każdy by się zastanawiał, o, świątynia, co tam może być? Kolejne pewnie miejsce, w które będzie fajnie zrobione. Ja wam teraz powiem, co będzie w tej świątyni, a jest to mega zaskoczenie dla mnie, bo naprawdę widać, że się postarali. I lecimy z kolejnym screenem, a te najlepsze zostawiłem na koniec. Znaczy, Presto także zostawił to na koniec, czyli dał to na samym dole. Czyli lecimy teraz do bardzo fajnej wioski. To jest to pierwsze wejście do świątyni. Wejście do jakiejś, tu, do jakiejś sklepy, prawdopodobnie tu będzie można kupować kolejne jajka, tak będzie można kupować, a już nie, typowo dropiąc, będzie dużo lepiej. I lecimy z kolejnym miejscem, jest to chińska wioska. Fajne tutaj różowe drzewa, miasto, mały most, chińskie domeczki, także chyba sklepy, patrzcie, kolejne chyba miejsce na sklepy. Cofniemy się na górę, tu są chyba miejsca na sklepy, cofniemy się na górę, tu są chyba miejsca na sklepy, zobaczcie, widzicie? To chyba są jakieś sklepy, tu! I tu też są miejsca na sklepy. Tu nie widać. Czyli tak, tu mamy sklepy. Czyli co krainy są sklepy? Tu mamy sklepy. Chyba, bo są identycznie w każdym screenie. Są dwa takie miejsca. Tam chyba też są jakieś sklepy. Tu mamy sklepy. Te tu za zielone budki. I tu mamy prawdopodobnie też sklepy. Zobaczcie, widzicie? Idealnie wszystko się dopasowuje, więc lecimy teraz chyba do naprawdę epickiej rzeczy. Widzieliście to wejście do świątyni? To jest to wejście do świątyni, które możecie zobaczyć. No ekstra po prostu. I tam na końcu będzie ogromna skrzynka. Mam nadzieję, że to będzie nadal na skrzynki. Ale ogromna skrzynka na końcu. Do rozwalenia będzie na pewno epicko wchodzenie. Zobaczcie. Cofnę leciutko do góry, żeby nie było. Wchodzicie tutaj sobie do świątyni. I po wejściu do świątyni widzicie to coś. Gdzie macie ogromną skrzynkę do zniszczenia. Dużo kasy, dużo wszystkiego, epicko teren zrobiony, walka z bossem, może to będzie jakieś latające, chodzące coś i przejdzie to zniszczyć. Zobaczymy wszystko w swoim czasie. Okres miesiąca do dwóch miesięcy, kiedy to wyjdzie, więc pamiętaj, zostaw lajka, suba, dzwonka, ja będę ci jeszcze więcej informował, nie zapomnisz, jak będziesz miał suba, lajka i dzwonka o tym, że on wyjdzie, bo tak to, a nie będziesz wiedział, a tak jak będziesz miał mieć zasubowanego, Pet Simulator 2 wychodzi, będzie odcineczek, będziemy grali, będę od razu rozdawał bardzo dobre pety, bo będę grał w tą mocie, żeby po prostu za was wam coś rozdać, więc pamiętajcie, żeby stawić suba. Lecimy, kolejna kraina, jest to ta kraina dżunglowa, także ma coś ciekawego, bo jest tu coś po lewej, jakieś wajchy, coś, prawdopodobnie jest tu jakiś sekret, który trzeba będzie odblokować i to zobaczyć. Bo dokładnie tam to przybliżając widzimy jakieś czerwone kropki i tam panele, czyli prawdopodobnie będzie można zmieniać ułożenie i odblokować sobie sekrecik, więc będziemy na pewno tutaj sprawdzać to. I teraz jeszcze kolejna mapa, bo to nie jest koniec miejscówek, tych miejscówek jest tak dużo, że sam nie wiedziałem, że aż tyle zobaczycie sami w jednym odcinku. Lecimy do kolejnej miejscówki. Jest to miejscówka w powietrzu. Jest to zniszczone niebiańskie miasto. Zobaczcie, nawet łańcuchami są wyspy latające położone tutaj. Kolejne dwa sklepy, zobaczcie. Widzicie? Kolejne dwie miejscówki na sklep. Czyli znowu widzimy, że nie będzie jajek jak były wcześniej, tylko będą sklepiki. Więc tylko u mnie będziecie mieli ciekawostkę, że będą sklepiki, zobaczcie. Kolejne dwie miejscówki, tu i tu, gdzie pokazuję myszką. Lecimy dalej. I mamy ostatni screen, czyli ostatnie miejsce na mega skrzynkę w wulkanie samym. Ze szkłem, skrzynka będzie na samym szkle. Co to w ogóle się odbywa? Co to jest jeszcze? Most i wejście do wulkanu, kamień. Tam jeszcze kładka jakaś u góry, zobaczcie. Tu jeszcze jest jakaś kładka. Czyli tu możliwe, że będzie stał boss, będzie zeskakiwał, będzie go trzeba niszczyć. Czyli nie może, nie będą same skrzynki do niszczenia. Tylko jakieś potwory. I tu będzie boss. Będzie u góry. Będzie zeskakiwał na dół do niszczenia. Zobaczymy, ja jeszcze nie wiem, nie jest za dużo wyjaśnione. Wszystko będziemy na bieżąco sprawdzać, żeby to było, więc widzowie, pamiętajcie, like, sub, dzwonek. I nie przegapicie, kiedy Pet Simulator 2 wychodzi, bo ja wam wszystko powiem, nagram filmik. Od razu będziemy grali, od razu będę próbował rozdawać wam super peciory, jak będzie. Więc pamiętajcie, subujcie, lajkujcie, komentujcie. A my teraz idziemy sobie do naszego tutaj Pet Simulatorka. Jak widzicie, nasz stary Pet Simulator. Każdy zapomniał w ogóle, ale dobra, nasze te jeszcze dają radę. To tak dawno było. Moje super pety jeszcze mam jakieś. Mam, nie rozdawałem wszystkich, mam dwa super Dark Matter pety. Trochę tych, trochę mi tego wszystkiego zostało. Nie wiem jak teraz z dropieniem, ale to były czasy. I ja czekam na Pet Simulator 2, żeby te czasy wróciły. A te czasy jak wrócą, to będzie epicko po prostu. Zobaczcie, nawet nie wiedziałem, że ja mam tak dobre pety, które mi to wszystko niszczą w kilka sekund dobrych. 65. Ciekawe, czy to mi dawało kiedyś ten.
końcówkę. O nie, to mi dał 130. Ale dobra, drodzy widzowie, to my czekamy po prostu na Pet Simulatora 2. Ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie, trzymajcie się, żywer dla was. Łoop!